Już trochę czasu minęło od pierwszej edycji The Voice of Poland. Ty znowu na planie. Czy to się wiąże z ekscytacją? Z całą pewnością. Ta ekscytacja przede wszystkim dotyczy różnic, na które czekam, bo oczywiście tę pierwszą edycję wspominam z ogromnym sentymentem i rozrzewnieniem, choćby dlatego, że cała czwórka nasza to są po prostu bardzo bliscy znajomi. Do tej pory utrzymujemy dosyć takie ścisłe kontakty i z Adamem, i za chwilę zaczynam pracę z Anią Dąbrowską, więc to dla mnie tamten czas był początek jakiejś fajnej i przygody, i przyjaźni. Natomiast tutaj, no zobaczymy. Czekam jeszcze cały czas na to, na niespodzianki, które przyniesie program tak naprawdę, bo wiem, że nawet formuła różni się odrobinę od tej pierwszej i bardzo mnie ciekawi choćby to, że można sobie przejmować tych zawodników. Te różnice muszą być, dlatego jesteśmy, każdy z nas ma inny charakter, również muzyczny, żeby móc z jednej strony podprowadzać tych zawodników, uczestników, ale z drugiej strony, żeby te różnice były bardzo czytelne i wyraźne.